drugiego studia SH. Jest ze mną dzisiaj Janusz Buchholz, kapitan Stomilu Olsztyn. Dzień dobry. Witam. Janusz, zanim przejdziemy do tego, co się wydarzy, trzy słowa o tym, co zdarzyło się ostatnio z udziałem biało-niebieskich na Murawie, tym razem w Grudziądzu. No tak, no niestety mecz zakończony porażką 2-0. Myślę, że pierwsza bramka w piątej minucie, no jakby nie było, ustawiła to spotkanie i no i tak pozwoliła Olimpii Grudziądz cofnąć się na własną połowę i tam wytrącać nas cały czas z konstruowania dobrych akcji. Mimo wszystko mieliśmy swoje sytuacje. Szkoda, że nie udało się strzelić tej bramki wyrównującej, bo wtedy mielibyśmy duże szanse na zwycięstwo, ponieważ tak jak mówię, zespół z Grudziądza też chyba nie jest przyzwyczajony być tak głęboko w defensywie, a jednak musieli być. No szkoda, że tak ten mecz się skończył. Sezon rozgrywek ligowych rozpoczął się niedawno. Czy jesteście już zespołem, który się dotarł, który już jest pewny siebie na boisku? Znaczy myślę, że przynajmniej ten ostatni mecz pokazał, że potrafimy bardzo dobrze grać piłkę w ofensywie. Bardzo fajnie to wyglądało. Zabrakło tej kropki nad i strzelenia bramki. No, zespół cały czas się dociera. No, jesteśmy na pewno krótko ze sobą, ale dobrze to wszystko wygląda i z optymizmem można patrzeć w przyszłość. Ja z tego, co widzę zarówno w szatni, jak i na treningach, na meczach ligowych, to wszystko idzie zdecydowanie w dobrym kierunku. Mówisz, że patrzycie z optymizmem w przyszłość, a jakie stawiacie sobie cele na tą rundę? No, cele są jasne. No, zarząd stawia przed nami spokojne utrzymanie. Mamy tutaj jak najszybciej zapewnić sobie to utrzymanie, jednak my chcemy powalczyć o tą górną część tabeli. W szatni również to sobie mówiłem, że stać nas na to, żeby spokojnie znaleźć się w tej pierwszej szóstce i taki cel w szatni sobie stawiamy. Ekstraklasa? No, Ekstraklasa to myślę, że zarówno pod względem organizacyjnym, pod względem finansowym, jak i pod względem zaplecza treningowego musimy tutaj jeszcze dużo czasu poświęcić, żeby do tej Ekstraklasy dążyć. Widzimy, przyjeżdża do nas pucharze zespół Śląska ze swoim sprzętem, ze swoimi rowerami stacjonarnymi ściągniętymi z Wrocławia i to wszystko, no, powiem szczerze, robi ogromne wrażenie, że ten profesjonalizm jest na najwyższym poziomie. My musimy nie tylko, mówię, na boisku treningowym, lecz również w klubie cała organizacja musi dążyć do tego, żeby tak to wszystko wyglądało, żeby piłkarze mogli się skupić tylko i wyłącznie na piłce nożnej. A mówię, jeżeli chodzi o obiekty treningowe, to marzy mi się, żeby one były przynajmniej jak nasze boisko główne, w którym możemy wejść tylko dwa razy w tygodniu. No to wracamy do tego boiska głównego i spotkania, które już wkrótce przed Wami. Spotkania z Rozwojem Katowice. No tak, no, przyjeżdża do nas Beniaminek i zdajemy sobie sprawę, że na pewno tutaj nie będzie grał z nami odważnie, nie będzie konstruował w ataku pozycyjnym tutaj swoich akcji, dlatego my musimy przejąć inicjatywę od samego początku, musimy pokazać, że to jest nasz stadion, nasze miasto i że gramy o pełną pulę, bo na pewno nas na to stać, szczególnie pod względem doświadczenia, które mamy już w tej lidze bardzo duże i musimy to wykorzystać, podobnie jak było z meczem z GKS-em Bełchatów, który również jest w przebudowie, w tej lidze jest, można powiedzieć, takim świeżakiem i musimy to wykorzystać. No dokładnie, to my życzymy Wam tego wykorzystania, życzymy tego, żebyście zatrzymali trzy punkty u siebie. Poprosimy kibiców o pomoc, zaprosimy ich na trybunę. Jasne, no bardzo, bardzo liczymy na doping naszych kibiców w sobotnim meczu z Rozwojem Katowice, godzina 19:45. Myślę, że tutaj całe trybuny muszą być z nami, a my ze swojej strony pokażemy bardzo dobry futbol. Dziękuję Ci bardzo i do zobaczenia. Dziękuję.